I came to dig, 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 dig. Gówno, przepraszam. Big, big, big. Just wait a sec, gotta kill this pig. Mastuwa dam ci, trzymaj. Cook me some bacon, take a swig, 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 swig. Dzisiejszy odcinek sponsorowany jest przez CSGO Skins. Jeżeli szukasz miejsca, w którym możesz w bezpieczny sposób zdobyć wymarzone skiny, to dobrze trafiłeś. Na stronie regularnie są nowe eventy. Otwieraj skrzynki, zdobywaj punkty i wymieniaj je na darmowe skiny. Możesz również zmierzyć się z innymi użytkownikami w trybie Case Battle lub wymienić swoje skiny w Exchangerze. Pamiętaj o codziennej darmowej skrzynce oraz użyj kodu GRANDY, a otrzymasz darmowe 2,50 na start. Nowi i starzy użytkownicy otrzymają dodatkowo 10% bonusu do doładowania. A teraz lecimy z odcinkiem. Właśnie, w czwartek nie ma streama, bo w czwartek jadę do Czech. Mam wyprawę, nie? Znalazłem sklep, gdzie dystrybutują łupy. Rozumiecie? Jadę, kupuję 50 łupów jabłkowych, do tego kurwa całą zgrzewkę likwidów na testa. Jadę tam i to zaoszczędzę na tym procesie 60% ponad, czy 50, bo w Polsce łup jabłkowy jeden kosztuje 30 zł, a tam kosztuje 16. Jak mnie jadę na bramkach, na granicy, jak będę, nie możesz zamówić? Nie, ja się przejadę. To będzie przygoda życia. No i nie było cię nawet w mieszkaniu. Nigdzie, gdzie nie było. Piłam, przecież się widzieliśmy i w ogóle wszystko, no. Jak ja na mieszkaniu nie byłem! To... na zdjęciach cię widziałam. Odkąd żyjesz? Ty się zmieniłaś! Co ty gadasz teraz? Nie, to jest taka sama! Od ludzi! Ty gadasz, to wiatr. To z kim się widziałaś, jak mnie nie było? No, twoje zdjęcia widziałam. A ty pracujesz, a ma jeszcze na doju? Właśnie nie wiem, muszę dzisiaj pojechać porozmawiać o tym, co w ogóle a ile robić. Ile cię nie było na doju? No, tak chyba z miesiąc? Może niecały. No ale to wiesz. Ważne jest to, co nie masz w sercu, nie w głowie. To co? Nie wiem, no tak się mówi. Po prostu chciałem mądrego coś powiedzieć. Ja co, mam tylko jedną osobę. Hmm? Nie ty, k***wa babo. Poczekaj, bo gadam, bo tu jakaś policjantka podjechała mi podrywa, ale ja mówię, jestem zajęty. No, widzisz? Co za policjantka? Jerzyk. Nie, okej. Z pieszarą. Dwie policjantki się zebrały. A pójdziemy dzisiaj na herbatę? Z miodem i z mlekiem? Nie lubię. Ty. Jak to? Tak to. Mlek? Jak to? Z mlekiem. Ale ja nie lubię herbaty. No a to się tak pije, 6 o'clock, 5 o'clock. No wiem, ale ja nie lubię herbaty. Muszę kończyć. Czy McDonalda? Może wejdź. Z czego ty się już cieszysz? No bo ja się uśmiecham, jak słyszę o tym. Ty jesteś p***ta. Właśnie dlatego wybrałeś mnie, a nie żadną inną. No bo wtedy jeszcze Nelson nie miał innych córek. Dobra, to nara. Nie, żartowałem. No wiem, że żartowałeś. No ale ta jedna to jest dobra, nie? Która? Nie wiem, tak sobie powiedziałem. Nie wiem, bo ja to tak średnio znam. A w sumie co cię obchodzi, nie twoja rodzina, nie? No nie no, to moja... To wymień rodzeństwo, wymień całe rodzeństwo. Justin i ja. No. Aj. No, no. Jak? Aj. No nie, Aili i Aili, czy coś takiego. Co ty nie wiesz? A jak się nazywa nowy pies Nelsona? Co, jaki pies? No bo Hades nie żyje. A, bo ty nie wiesz. Czy wiesz? Nie wiem. No bo Hades nie żyje. Dobra, muszę kończyć, bo ktoś mi właśnie zaproponował randkę w McDonaldzie. Trzymaj się.
Ta, na pewno, to teraz jest bait. No nie, mogę ci wysłać screena. No ale to napisz temu Fatkowi, że to nie ma opcji. A to nie Fatek. A kto? Nie wiem, nie znam. No to czemu ty się z obcymi umawiasz? Ej, właśnie, pisze do mnie jakiś balas i ja nie wiem, o co mu chodzi. A co ci pisze balas? Mikrobalas? On kut... wysyła nie. Podobno cały czas. Napisał, że powiedzieć to, co się stało, bo nie wie, co się ze mną działo. A ja nie wiem, kto jest. To umów spotkanie, daj GPS-a, ja przyjadę zobaczyć, kto to jest. Kupiłem sobie taką kiedyś, 2000 za nią dałem. Co se kupiłeś? No limuzyna. Ty co? Ty co kupiłeś? No ale dawno temu, za 100 tysięcy. Czemu on mi o tym opowiada, kurwa? Skąd się to... Czemu on mi o tym opowiada? Ta? Co, fajne? Nie. To po... No tak od labeki, bo mnie stać. A ile masz na koncie? 300 tysięcy. A dasz mi coś z tego? Jak chcesz. Sekunda, mam SMS-y. Jest to, że wszystko, że Robert Bernatowicz całe życie rozpracowuje kosmitów, o nich opowiada, jak przyszedł w internet o nim, to nic nie ma o kosmitach. Czy oni ich ukrywają? Czemu nie mówią, że są do nas tak naprawdę dobrze nastawieni? Czemu będą chcieli nas podbić, skoro jakby chcieli to dalej zrobili? To właśnie, ty to jest mi, no właśnie też milczysz. Każdy milczy. Ty, dynamit o chuj, że Roberta Bernatowiczego uciszają. No nie wiem, jego. Mam pewien plan. No. Ktoś musi beknąć za to wszystko, co się stało. No ja mam jedną propozycję. Ja mam propozycję, nie? Bo moim zdaniem nie stra się do swojego gniazda, nie? I chyba myślimy o tej samej osobie, nie? Jest taki jeden chwast, który mi w ogródku rośnie od wielu, wielu lat. A przypominam, że ten chwast wyhodował pan Małpa. I White Widow. I... Oho. Ja dostałem załącznik wideo. Ja też. Drodzy Państwo, od dziś zaczynamy punktowanie. Cicho. Wczorajsze nagranie miało przedstawić Państwu wyłącznie zarys sytuacji. Myślę, że dzisiaj, znając już paskudy wielkiego miasta i całą otoczkę obrzydliwstwa, oby nie o mnie, mogę przybliżyć Państwu znacznie więcej szczegółów. Dziś zaczynamy od samego końca. Co tak naprawdę zrobił Gregory Montana? O co chodzi z Jethro Gibbsem? Dnia 29 marca dostałem następującą wiadomość od naszej kochanej pszczółki. Możemy wywnioskować z niej, iż Montana od dawna chciał ustawić całe Lespidi pod swoje okropne wizje. Jednak w całym tym procesie najbardziej przeszkadzał mu jeden pracownik. Co zrobić, żeby uciszyć czarną owcę w bielutkim i nieskazitelnym stadzie? Zwyczajnie zabić. Montana od początku wiedział, iż sekta jest projektem. Trzymał jednak narrację omamionego i zastraszonego pieseczka. Jednak bardzo podobała mu się wizja ze zwierzęcenia. Pozbycia się ludzkich odruchów. Stwierdził, iż dobrym pomysłem będzie porwać Jethro Gibbsa oraz mniej znaczącą funkcjonariuszkę Melissy Ivy. Od samego początku wiedział, że z mostu zrzucony zostanie Jethro Gibbs. Prosił mnie o ogromną dyskrecję. Ostrzegał nas nawet o wcześniejszym wezwaniu służb, żeby... Ale to się zgrało, jak Tiger idealnie chciał... Tiger się idealnie pytał o brudy na niego! Skoro było inaczej, to dlaczego szef LSPD z praktycznie pełnym służbowym wyposażeniem nie zrobił nic, żeby przerwać cały proces? Odpowiem Państwu na to pytanie, bo nie chciał nic przerywać. Nie chciał dłużej mieć pod sobą kreta. Osoby, która naprawdę była oddana powołaniu i nie pozwoliłaby na takie karygodne działania. Oto nagranie z momentu, kiedy Jethro Gibbs ostatni raz patrzył w oczy Gregorego Montany. Gdzie jest sprawiedliwość? Halo? Widziałeś film? Właśnie obejrzałem. Idealnie to skończyłem oglądać. No widziałem jak tego, jak nie śmieć rzucaki. Musimy spotkać się i pogadać, nie przez telefon. Dobra, daj GPS, bo ja z dynamitem jadę i kurwa...
Ja przyjadę sam. A dobra, no. Dynamit jest coś popierdolony, kurwa. Dynamit, co się działo na tym filmie? Wytłumacz mi. No nie, no był sobie jakiś pan, siedział sobie, jakiś zegar był i mówił coś tam o montanie. I o gipsie, retro gipsie. Retro gips, kurwa. Ale pan Burger miał być sam z tego co. No Dynamit, wsiądź, bo Dynamit po prostu ze mną był, ale spokojnie, no Dynamit to jest... No on i tak chuja zrozumie z tego co my dogadamy. Ale dla nie, komfortu nie, nie. Może, dobra, to Dynamit zabijaj. Dobra, pojadę twoim autem, bo jest jakieś takie... Nie, no kurwa, moim jedź. Dobra. Co jest kurwa? Dynamit, bo ciągle wystrzelony w kosmos, czy jak? Jedź, no dobra, dobra. Ja to będę na ciebie czekał, jak skończysz to... Okej, masz tu mój numer. I zadzwoń jak skończysz gadać, to ja to poczekam obok. Jedź gdzieś tam. Ja pierdolę, turbo klapek, nie? Kurwa, zajebiście takich ludzi mieć, nie? No, dobra, wracając. Ktoś ci obcina i dupkę myje? Tak jak z nim pierwszy raz dzisiaj rozmawiam tak bardziej. Ja go dopiero poznałem, to jest jakiś Dynamit, wiesz, jest kopcony, kolega Globusa. Ale z Globusem się jeszcze nie widział. No. Sprawa wygląda tak. Nie... Wiem dużo. Wiem wszystko, ale nie chcę, kurwa, żeby Janek beknął za to, co się dzieje. Nie chcę, żeby, kurwa, Lucy beknęła za to, co się dzieje. Jerry to też mój przyjaciel, tak samo, kurwa, Nels. Wy jesteście gangusami, to wy sobie, kurwa, róbcie, co wy tam chcecie. Jak wy tam sobie gangusów jakiś spychaliście i oni poumierali i tak dalej, to jeszcze lepiej dla mnie. Ale, kurwa... Jebie mi jedna osoba. Jest to Gregory Montana, z którym wczoraj miałem dużo do czynienia. Gadałem z nim o gipsie, kurwa. Co już teraz wiem, że on miał wybór gipsa albo tą Melisę, nie Melisę, tylko tą Ivy. No tak, tak. No to... Melisa Ivy. Po rozmowie... Tak, Melisa Ivy, bez kitu. No to, wychodząc z tej rozmowy, a była rozmowa jeszcze z jego departamentem detektywistycznym, gdzie jego 03 nie żyje, kurwa, zatrzymałem się na chwilę przy drzwiach do tego pokoju, w którym rozmawialiśmy. My już wyszliśmy, a oni się, kurwa, zaczęli śmiać. Oni się, kurwa, po prostu zaczęli śmiać. Jakbyś się zachowywał, jakby Fatek nie żył? Byś się śmiał z jego śmierci? Jakby ludzie przychodzili, kurwa, i wiesz, węszyli z innego departamentu, znaczy no, z innej ekipy i chcieliby znaleźć sprawcę? Śmiałbyś się? Znaczy, z moim podejściem, jeżeli, wiesz, w swoim gronie po czasie pewnie byśmy się śmiali, nie? Ale ja nie pozwoliłbym, żeby inna, kurwa, się śmiała na tej zasadzie, nie? Co jest? Ty, dostałem jakiegoś... Zostaw to dla siebie. To w chuj zostawiłeś. Filmik jakiś. Kurwa, nie to. Nie wiem, nie wiem. Ale brzmi na AI? No nie wiem, tak szczerze, no głos jak Janek. Tak szczerze, no nie brzmi. Jeszcze mówisz, że zajebał Mirka. Właśnie mnie zastanawia jedno, bo jak wczoraj staliśmy tam na tym, na willi, to wszyscy już byli tacy, że już wiedzieli co i jak, że już jest chuj z tą sektą, a Janek dalej w to szedł, w tą sektę. Ja się pogubiłem dawno, bo mi tu dużo rzeczy się pierdoli. No bo Janek może też sobie, kurwa, ich dorwać, no. Ale on już jego ma dorwać? Teraz już jest chuj. Nie wiem. Nie wiem, ja... Jankowi nie chcę zrobić krzywdy. Nie chcę, żeby stracił stołek, tak jak ci mówiłem. No tak, ale ja to rozumiem. Ale ktoś musi za to beknąć. I tą osobą, kurwa, jest Gregory Montana, na którego, no... Który coś ewidentnie mąci. Mąci, spąci, coś ukrywa, no. Nie chcę powiedzieć nawet, wiesz, a propos Jeffro, nic nie chcę powiedzieć. Kurwa, no ja wczoraj poszedłem z moim departamentem SDU, nie? Kończy pisać bagaj. Blankanty, do niego i chłop nam nawijał makaron na uszy, ale zero konkretu. Tylko, że LSPD prowadzi tą sprawę i tyle. No odpulił was z prostej przyczyny, no. Bo chuj, bo kurwa, jeżeli on był i go zajebał, w sensie on tam go zajebał, jeszcze raz i teraz wleciał film, jak on go zrzucił w ogóle. No to na chuja ma was tam wpuszczać i dać, żebyście mu kopali, kurwa, pod te dziury pod nogami. To nie tędy droga. No właśnie, i gadałem już z paroma osobami, no.
Lucyna musiała tak zrobić, jak zrobiła, no bo co? No bo bała się o życie swojej laski. Do tego bała się w ogóle o życie swoich bliskich, nie? Janek, no to wiadomo, no miał do wyboru córkę albo Mirka. I on jedyny nie przyjął na to spotkanie wczorajsze. Bo to wczorajsze spotkanie to nie było... No Montana. Montana. Bo wczorajsze spotkanie to nie było tak, że my, nie wiem, my chcieliśmy, kurwa, wiesz, jakąś sektę, kurwa, prowadzić, bawić się w jakieś gówno, tylko chcieliśmy o tym pogadać wszyscy. I napisał do mnie Nelson. Czekaj, Nelson. No jeszcze Nelson coś ode mnie chciał. Napisał mi tak. Ja jestem z Montaną i Snitchem. Brać Gregorego też. Napisałem, chuj, weź. Nie przyjechał z nim jako jedynym. Angie nie było w ogóle jako tako na mieście, więc to Angie to wiesz, jestem w stanie wybaczyć. I zrozumieć. No właśnie, a jakbyśmy zrobili rozprawę sądową i jebali Montanę? No ja... Za wszystko, co mi zrobił, wam zrobił i do tego, kurwa, jeszcze odpowie przed sądem i znajdziemy na niego białko? No to ja jestem jak najbardziej za, nie? Tylko kwestia jest taka, że musicie się wpierdolić sprawę tego gipsa. Iść gdzieś do doju, cokolwiek, no kurwa, bo tak to jest chuj. On będzie cię odpulał i będzie się śmiał, bo on jest szefem policji, nie? Złapać. Chłopaki tego nie zrobili i Lucy tego nie zrobiła, bo się bali. Mogliby mieć przypał za to, czyli współudział, bo to ukrywali. Więc zostaje nam Angie, która... Dzięki Indra ci zasłużył. Jest normalną babą, tylko jest lekarką i była zastraszona i się bała, ale w sądzie jest w stanie zeznać przeciwko Montanie, rozumiesz? Ale ona wtedy zeznaje jako szefowa IMS, ma dobre plecy, tak, bo jest ważną osobą w mieście. I upierdala go. Tylko powiedz, że oni będą pierdolić, że my nie jesteśmy wiarygodni i tak dalej, nie? To trzeba właśnie takie osoby jak Angie, trzeba byłoby z Jankiem pogadać. Ale co niewiarygodni? Wy tam byliście, rozumiesz? No ale w sumie ta. A Janka nie możemy w to mieszać, Janek nam musi pasywnie pomóc, tak samo jak Lucy. Czyli musicie sobie wszystko, kurwa, przypomnieć, wszystko zebrać, musimy zebrać w chuj dużą ekipę, która siądzie na niego i dowiemy się, kurwa, pierdolonej prawdy. A z Nelsonem coś gadałeś? Jeszcze nie. Na razie gadałem z Jerrym, ale mu nie ufam. Jeżeli chodzi o Jerry'ego, bo Dennis Jerry, to, no. Jak on miał jakiegoś, kurwa, czekaj, muszę sobie przypomnieć, co on miał. On był jakimś, kurwa, orłem on był. Zadanie było przyniesienie serca. I pamiętam, że on normalnie, kurwa, bodajże miał normalne, kurwa, serce. Że on, kurwa, kogoś tam... Co pierdolisz? Było tak, że niektórzy przynieśli jakiś symbol, niektórzy nie przynieśli, kurwa, bodajże chyba nic, nie pamiętam. Ale pamiętam, że on, chociaż nie, chyba tylko Montana wtedy nie przyniósł wtedy nic. Bo on jakoś, ja nie wiem co on tam robił, on kurwa był tam, ale on nie przyniósł tego, po czym i tak, kurwa, jak posłuszny klapek, wszystko zrobił jak należy. Ale to było ludzkie serce? No. No przecież nawet miałeś w tym filmie pierwszym, że Angie zajebała struchła. Serca, żeby dostarczyć. To jest jeden problem, bo Jerry mi mówił, że... Montana był pszczołą. Był. I on ponoć na tych waszych spotkaniach jedyny tam dymy robił, że się sprzeciwiał, tak? No tak, ale potem i tak wszystko robił posłusznie, bo go zmuszali, inaczej postawiali go do pionu. I ty mi wczoraj mówiłeś, że on miał broń, tak? I nic nie zrobił podczas wyborów. No ta. On tam normalnie z kopytem przecież śmigał. Kurwa, wiesz, no ja Zielksony Rautil powiedział, że każdy policjant może innego policjanta zawinąć generalnie. I nawet na tym filmie przecież miałeś, że ten, że on miał cały sprzęt policyjny na sobie. I on miał no cały tak, sprzęt i miał wszystko. Kurwa, co mam teraz pojechać po niego? Go kurwa zawinąć i trzymać go do rozprawy? Lepiej na razie działać mi się wydaje w cieniu i znaleźć kurwa konkrety. I czy on serio coś złego zrobił? No kurwa, z Nelsonem będzie tak, że jak z nim się złapiemy na przykład na gadkę, to Nelson, ja nie wiem, czy będzie kurwa o taki otwarty upierdolić go. Mam plan na Nelsona również. Nelson jakby nam pomógł, to my byśmy mu później pomogli. Tylko w ten sposób, żebyśmy go przywrócili na stołek, który stracił. Pomoglibyśmy mu udowodnić, że jest niewinny i to byłaby karta przetargowa. Miałby do dyspozycji mnie, Pisikele, ciebie. Halo, dzień dobry. Co tam, kotku? Nie kotku, tylko Peter Purger z tej strony. Powiedz mi, chcielibyśmy się spotkać. Scenariusz, który chce się zająć tą sprawą w końcu. Dla ciebie nie mam czasu na obecność. Jest to ważne, bo jest jeden funkcjonariusz, który chce się zająć całą tą sprawą i dążyć do sprawiedliwości.
Jeżeli ma być pociągnięta sprawiedliwość, wszyscy mają być pociągnięci do sprawiedliwości, jest tylko jedna osoba, która tego dąży. I ta osoba chce się spotkać. Bez żadnych GPS-ów, bez żadnego telefonu, bez żadnych kopyt. Zwykłe spotkanie. Wiem, o kim mówisz. Zaraz się skontaktuję z nim indywidualnie. Dobrze, nie ma problemu. Skontaktuję się z tobą sam. Zaraz. Co? Co? On do ciebie zadzwoni. Ja pierdolę. Dobra, to robimy tak. Zaczynamy od upierdolenia Montany. Jak nam się uda upierdolić Montanę, upierdalam później Janka, upierdalam później wszystkich. Przejmuję, no, kurwa, 3 departamenty, staje się nowym 01, kurwa, jednego głównego departamentu. I tyle. No, no i git. To on się zaraz sam skontaktuje. Ja się nie wpierdalam, bo on chciał tylko ze mną. Znaczy, chciał tylko z tobą. Słyszysz, to jest, kurwa, wersja, rozumiesz? Ja rozumiem. Jakby ktoś, kurwa, się pytał, obcy, oprócz tych osób zaufanych, czyli oprócz Lucyny, kurwa, Janka, to narzucaj taką narrację, dobra? Że chcesz przejąć wszystko, tak? Tak, że chcę ich upierdolić po prostu. Niech to będzie taka narracja. No dobra, dobra. Po prostu upierdolimy Montanę, a później będziemy mieli wyjazd. Git, dobra, dzwonię do Dynamita. A wszyscy będą myśleć, że kurwa, no. A na Janka później nic nie będę mógł znaleźć. Dobra. I tak dalej. Leć. Dobra. Ja nie wiem, czy ty wiesz, albo inaczej. Ty sobie zdajesz sprawę, jaki Tyksander ma plany wobec tego wszystkiego, czy nie? Bo ja nie wiem, czy... Bo ja z nim gadałem. A rozmawiał z tobą? Z 10 minut temu z nim gadałem. No, czyli rozmawiał z tobą. No to coś tam wiem. No, podejrzewam, że to samo... Czyli... A co nie, wiesz? No, tak ja nie chcę. Co chcę zrobić? No, to byś musiał tym powiedzieć. No, Co chcę przejąć? No wiesz, że chodzi o jedną osobę, nie? Nie. W sensie na jednej osobie. No to kurwa, on ci powiedział jedno, mi powiedział więcej. Jedź gdzieś, daj okay. GPS i zaraz ja ci wszystko wytłumaczę. Tylko, że ja jak skończę interwencję na jubilerze, wiesz, to wtedy kurwa. Mogę zadzwonić, bo już dobra. Mnie wołają. Dobra, dobra, to dobra. Będę dzwoniła. No, no spokojnie. A i na Koletniego trzeba uważać, bo no tak, ja muszę nakręcić. Ja muszę nakręcić teraz metrze, wszystkim, że Tiger chce przejąć departamenty. Ja zdziwiony siedziałem. I chuj z nimi. Janek, kurwa, Janek nie odpowiada. No wszystkim muszę to zrobić, wy jesteście... Janek, jak będziesz dostępny, to dzwoń. Oczywiście, że Lucy, tak z wszystkim... Każdemu mam, kurwa, ten sam makaron nakręcać. Wy jesteście przyjebani. Ona wie, że on chce upierdolić Montanę, a ja muszę jej namówić, nagadać, że Tiger chce przejąć wszystkie departamenty i wypierdolić ich z policji. Wy jesteście przyjebani? A chuj, upewnij się dwa razy. Chwila, ty, bo kolega złapał. Szybko, ty. Szybko. Ja miałem wszystkim ten farmazon lecieć, że ty przejmujesz departamenty, Jankowi też? Nie, jemu nie, jemu możesz powiedzieć A. prawdę. A, dobra, no to chuj, to bo się zajebałem, mówię. Dobra, nic nie ważne. Dobra, no. Dobra, zamknijcie mordy. Dobra, nie, nieważne, ja nie mam, ja mam pisiukli i Lucy, mam tego nie mówić, ale muszę mówić to innym. Ty tylko kwestia jest taka, komu? Nelson to mi w ogóle, kurwa, powiedział, że coś tam... Weszłeś... No, ale wiesz, jak jest Nelson, kurwa, on za tym Montaną, to ja nie wiem, on, kurwa, murem stoi zawsze. No, problem jest taki, że z tych ludzi, których mamy do pierdolnięcia, to... Znaczy, inaczej, do pogadania, tam większość to są zjeby, nie? Poza tymi. Z kim mamy pogadać? No to z tej zek, no to kto będzie? No z LSSD, no to będzie ten. Samuraj? Snitch? No? Czy Snitch będzie, kurwa, chciał nam pomóc w tym? Ale ja nie wróć! Chciał. My mieliśmy nakręcać wszystkim farmazon, że on chce dopierdolić. Wróć. To my możemy się spotkać z nimi i im nakręcać to. Masz numer do Snitcha? Nie mam. Bo my musimy wszystkim teraz wpierdalać ten farmazon. A wystarczy moim zdaniem powiedzieć to Nelsonowi. Bo Nelson zawsze mordę otwiera, gdzie nie trzeba. I... Wiesz, i wtedy to pójdzie dalej. Dobra, naprawimy to gówno i... Poczekamy chwilę.
Zaraz, jestem ciekaw, ile to spotkanie będzie trwało Xandera z tym kurwa reporterem i co z niego wyniesie. No, to też fakt. Też kurwa prawda. Co z kąpem dla pieczary? Powiodło, wypłaciłem sobie te pieniądze i nic mu nie kupiłem. Naprawdę. I co teraz? Masz pieniążki czy naprawić? O kurwa, 10 tysięcy, idziemy na warsztat. Klepłem już, klepłem już. No i teraz to sobie nie wyjdę, ale chuj. No, kurwa! Odpuszcz auto po prostu i wysiądź. Aha! Łe! Gdzie po prostu zamyka. Ciekawe, kto to był Perry Dalton i Norman Lazenby. Wyjebka typu Boxdel, tak, dokładnie. Ale dobra, kurwa. Może albo napiszę to Czesiowi w SMS-ie? Myślę, czy pisać to Czesiowi w SMS-ie. Panie? Kurwa, pojebałem lekko sprawy i generalnie to, co chciałem, to jednak nie chcę już. Dostałem ale... film jakiś. To na tym filmie prawdopodobnie jest ten. Jest to z Montaną, jak zrzucę gipsa z mostu. A? Piotrek, czy ty coś tu kurwa aż pącisz? No nie no, kurwa, każdy ten film dostał, Janek. Na pewno? No ta, no byłem, gadałem z Xanderem. Xander się, Xander jest teraz na spotkaniu z tym, z tym reporterem. Co? No, dobra, no ale po chuj on się z nim spotyka. Bo Xander chce doprowadzić do pełnej sprawiedliwości, chce dopierdolić Montanę w wielkim skrócie i chce na przeciągnąć na swoją stronę, a wydaje mi się, że go przeciągnie, żeby doprowadzić kurwa do rozprawy i on będzie jego świadkiem. Taki jest jego plan. Kurwa. I on chce, żebyśmy wszyscy pomogli. Jest legalny? Myślę, że jest. Cóż, no jak powiesz, to ja tak zrobię, ja kurwa jestem behawiorysta, ty jesteś mój behawiorysta, wiesz. Nie czeka, no bez... Janek czeka. Nie no, bez przesady, ale... W każdym razie czekam, aż Janek, aż Aleksander wróci z tego spotkania i zadzwoni, czy coś. Dobra, to ja czekam na telefon w razie w. Git, i kwestia jest taka, że trzeba wszystkim nakręcać farmazon teraz, że Xander chce wyjebać każdego i przejąć wszystkie departamenty. Takie ogólnie, że chce wszystkich powypierdalać, że Nelsona też. Bo jego głównym planem jest tylko Montana, nie? Ale trzeba nagadywać, że on jest przeciwko Nelsonowi, żeby Nelson poszedł na współpracę. Dostanę zaraz GPS-a i jadę na... Mam już GPS-a, muszę jechać tam sam. Dzień dobry. Wielki gangster. Można tak powiedzieć. Taki wygadany. Wciąż jestem. Mówiłeś, tak? Mówiłeś, że nic cię nie może ruszyć. No nic, bo co na tej sekcie zrobiłem? Chuja zrobiłem, stałem, patrzyłem. Taki jesteś odważny. Wielki Peter Parker. Ale nie wiem, czy wiesz, że w tym mieście za morderstwo się odpowiada. Gdybyś nie był przy głupie, taki pierdolnięty, to byś chociaż na tym kasynie maskę zakładał, baranie jebany, albo odjeżdżał kogoś autem i to może bym uwierzył, że jesteś niewinny. Ale dowody mówią same za siebie. Ktoś już kwita w tej twojej siwej główce? No co ty tak pobladłeś? Co się stało? Przecież wczoraj była gadka, że kurwa kompletnie nie interesuje nikogo, czy ciebie kurwa konkretnie, reporter. Ale zmieniłem zdanie. A czemu mam nie wyczyścić całego miasta? Czemu tylko policję mam wyczyścić? Bo ja jestem kryminalistą, ja już to wiadomo, że jestem taki, jaki jestem, nie? No to teraz grzecznie ci powiem, że... Tobie podobałeś mi się dnia wczorajszego, taki pewny siebie gangster. No jak jesteś takim gangsterem, to za usunięcie teczek 2 miliony. Ile? 2 miliony. I wszystko, co mam na temat czy twój, znika. Nie mam takich pieniędzy. A jaką mam pewność, druga sprawa, że ja nie zostanę wjebany na minę? Żadnej. Gram w swoje gierki. Ja nie mam nic do stracenia. Ty za to dużo. Bo jak wiesz, tutaj się poważnie odpowiada za morderstwa w tym mieście.
Od razu ci powiem, że jak spróbujesz mnie skrzywdzić, to nagranie od razu wędruje. Mi cię trzeba. Potrzebuję minuty na zastanowienie się. No proszę bardzo. A, jeszcze nie zapomnij. Twój ten pies, Denis, też musi becelować. Także we dwójeczkę pewnie szybciutko zbierze się te 2 miliony. Minuty na zastanowienie się. No zastanów się. A kwestia negocjacji? Proponuję z 200 tysięcy. Tylko tyle mam. 500. O. 500 tysięcy? Dobrze, zajdę z ceny. 500 tysięcy, ale zrobisz coś jeszcze. Co? Rozmawiałem z Alexanderem Wade'em, który chce zniszczyć całe zaplecze policyjne skurwiałe, które było na tych spotkaniach. Także masz mu pomagać w doprowadzeniu do prawdy. I uważaj na pisikele, bo jest dwulicowy. Co znaczy dwulicowy? A to nie wiesz? No nie, nie wiem. Nie wiesz? To zaraz prześlę ci nagranie, które może otworzyć ci oczy, że różne rzeczy można pierdolić za plecami. A chuj wie, jakie, na jaki temat rozmawiają o tobie. Hmm? Wysłałem ci nagranie, zapoznaj się z nim. Ta wymówka z jakimiś kurwa wyborami kompletnie nie ma bytu na dłuższą metę. Ludzie tego samego dnia, kiedy zajebałem Mirka, zaczęli domyślać się, że coś jest nie tak. Przecież to ni chuj się nie klei, że postawiliście tam... To jest wycięte, słyszycie? Jeszcze raz. Ta wymówka z jakimiś kurwa wyborami kompletnie nie ma bytu na dłuższą metę. Postanowił sobie porozmawiać na boku. Jedynie słuchałeś. A przypadkiem widziałem na swoich kamerach, że znowu byliście w mojej świątyni. Ale to wygląda, to brzmi jakby było sklejone. Jest jedno słowo tak całkowicie w innym tonie. Skleić to możesz mordę i czekam teraz na pieniądze. Bierzesz albo nie. Kurwa. Masz czas do wieczora. Jebany stary chuj. Czekam na SMS od ciebie. Mój numer masz. Ludzie tego samego dnia, kiedy zajebałem Mirka, zaczęli domyślać się, że coś jest nie tak. Przecież to ni chuj się nie klei, że postawiliście tam tego starego chuja i kazaliście mi wybierać między nim a córką. Powinniśmy już dawno zainteresować się Xanderem, Mopem albo i Spektrem, którzy próbują ryć w całej tej sekcie. No ale słuchajcie, trzeba niszczyć ich od góry, bo reszta tych baranów bez high commandu nawet dupy sobie nie podetrze. A do kogo on by to... Jeden stary pet... Nie żartuję, Gierz jest kochany, ale... Ziąg, on se poszedł w pizdu. Chuj jebany. Marko. GPS, jadę po ciebie. Szpital w mieście. Jadę. Tak jak mówię, liga wyścigowa nadchodzi. Dzisiaj, jutro, nie ma znaczenia, w końcu do niej dojdę. Dobra, pierwsza sprawa. To nie będziemy gadać tu, idziemy kurwa w jakiś, gdziekolwiek, tylko nie tu. Druga sprawa, potrzebujemy 1 milion łącznie, Denis. O, a czemu ja akurat, jak ja mam 473 tysiące? Ptaki, to 30 musisz dołożyć i musisz wysłać 500 000, ja muszę wysłać drugie 500 000. No, kurwa, nie mam tyle pieniędzy. A to nie dla mnie. A dla kogo? Dla kurwa misia Gogo, starego dziada, który kurwa ma wszystko. Ja pierdolę, że jakąś jeszcze jakieś kurwie muszę becelować. Nie dość, że tobie beceluję, to jeszcze jakiegoś muszę becelować. Dynamit. Ty masz u kogoś długi? Mam. Do... Boisz się go? Co? Boisz się go? Możemy to szybko wyjaśnić, pojechać tam w szóstkę. I no. Zapytać się jeszcze raz, czy ma jakiś dług. No. Co w tym trudnego? Dynamit. Widzisz, jak dynamit kombinuje? Dynamit. Tylko to nie ma, to tak wiesz. To by zadziałało, gdyby to był jakiś random. Aha. Nie mogę, kurwa. To się ciężko wylosowało. To jednak ciężko. Ja pierdolę, jak mnie to boli, że my musimy randomowi wysłać, randomowi staremu dziadowi milion kurwa wysłać. Wiesz, to jest milion? Wiesz, ile to jest milion dolarów? Całe 250 kurwa. Złapiemy tego dziada i będziemy go ruchać tyle, ile zapłaciliśmy. Wy po 500 i ja 300 dynamit z tuba. Dynamit, nie. Dawaj dynamit na obczajkę. Dawaj tą kurwę. To. Halo.
Poszedł przelew za mnie i za Denisa. Grzeczny kotek. Dostaniesz dobrą kuwetę. Dobra, kwestia jest taka. Do radio. Dobrze, dziękuję. Kwestia jest taka, potrzebuję stówę na ruch, na życie. Nie mam w ogóle sosu teraz, mam 7 tysięcy kurwa na koncie. Masz stówę, dam ci, trzymaj. Ja też. KCPERMASTER12 5 zł. Ej, dowiedz się może, czy jest opcja od i co ja z tym zrobię? Przygotował się do tego pakietu Larsona, czy Andy, to byś mógł użyć jako potężny hak. Nienawidzę, broń Boże. Jesteśmy w dupie, chłopaki. No, co się dowiedzieć? Bo jest lipa. Ja to w skrócie tak. Jeżeli chodzi podobno o moje incydenty. Zapłaciliśmy z Denisem temu dziadowi. Pół miliona. Od łebka. Teoretycznie ja mam odpuszczone. Teoretycznie. Teoretycznie. Praktycznie równie dobrze możesz zaraz coś na mnie wypuścić i chuj. Natomiast on cały czas dąży do tego, żeby była sprawiedliwość i kazał mi zapierdalać pod Ksenderem. Ale czemu dając nam takie pole, rozumiesz, popisu i każąc nam robić tak obrzydliwie rzeczy, chce, żeby była sprawiedliwość? O chuj to chodzi. Ale jeszcze raz, co? No bo ja mam taką teorię, że to on za tym wszystkim stoi, czyli on w sumie sam wczoraj powiedział, że to jest jego projekt, tak? No tak, no przecież tylko powiedział, że to jest jego wszystko. Skoro mówi o sprawiedliwości, to dlaczego dawał nam zadania, w których trzeba było robić tak obrzydliwe rzeczy? Ja tak w sumie, nie? A wpadłeś na taki pomysł, żeby nie wybrać w ogóle nikogo? Tak, i powiedziałem. Powiedziałem do góry, no. Ale doszło do takiej decyzji, że nikogo nie wybrałeś? Tak. I co wtedy było? Mieli mnie odjebać. I ich też. Sekunda, halo. Witam. Bo ja bym ogólnie chciał sobie kupić no taki jeden rzutek. Sprzedaję dapstę, tą limitkę za cenę salonową 450 tysięcy. Miałbyś może powiedzieć 350 tysięcy? Dynamit nie zajął do mnie, bo nie mam pieniędzy. Wracając. No ale odjebali cię, czy nie? Była sytuacja, że ja powiedziałem, że jeśli mam wybrać między jednym a drugim, to ja chcę skoczyć. Ja chcę się pierdolnąć. A oni powiedzieli, że nawet jak ja się pierdolnę, to oni też pierdolną. No ale nie poszedłeś to finalnie. No nie. No właśnie, co jak to był jakiś kurwa test? No... Albo chodziło o to, żeby po prostu każdy... Żeby wpierdolić na minę. On was wszystkich wpierdolił na minę i czekał na moment, kurwa, aż się ktoś tym zainteresuje. Mm-hmm. Teraz ja się zainteresowałem, tylko że tak, jeszcze wczoraj byłem podjarany, że o kurwa, ja pierdolę, ale jazda, nie? Tylko tak z każdą godziną więcej, im w tym dłużej jestem, nie? To ja was kurwa rozumiem. Bo ja nie wiem, co ja bym zrobił w tej sytuacji, na waszym miejscu. Wybrałbyś mi jeszcze złota, jak my. I on ewidentnie, to on tu mąci, kurwa. To nie jest wasza wina, że ktoś umarł. No tak, tylko ty nie rozumiesz. On chciał sprawdzić. Jego. On doprowadził do sytuacji, gdzie sprawdzi, kurwa, jak się kto zachowa. Ja na przykład nie miałem żadnej kontry. Nie miałem jak nikogo wezwać. Janek bodajże też, kurwa, nie miał nic jak wezwać. Ale Montana na przykład już mógł. Ja byłem na wieżowcu sam. Ja byłem na jebanej wyspie Rudego na Sandy, kurwa, sam bez telefonu, bez radia, bez niczego. Jedyne co miałem to lornetkę, z której mogłem patrzeć, kurwa, kto się jest na łódce. Dokładnie, bo dali mi lornetkę, żeby patrzeć, jak Mirek spada. No tak, i właśnie o to chodzi, że oni chcieli na każdego sobie po kolei jakieś brudy znaleźć. I zobacz, że każdy po kolei, kurwa, sobie najebał gówna. Tu, kurwa, kazał jakieś serce przynieść, Angie przyniosła struchła. Nie pamiętam, kto z czego przyniósł te serca. Ale on pewnie to gdzieś tam ma. No ja przyniosłem świńskie. Ja też teoretycznie. Ale to jest chuj. Ja wpadłem dzisiaj na jeszcze jedną teorię. Zobacz. Jesteś ty. No. I można powiedzieć przedstawiciel zła, no nie? Mhm. Jestem ja z ramienia BCSO. Jest Nelson z ramienia następnych szeryfów. Jest Angie z ramienia IMS-u. I jest kurwa Gregory z ramienia LSPD, bo ktoś to musiał dostać. Wziął sobie największych. Teoretycznie. Nie. A gdzie jest DOI? To oni tu rządzą. Nie my.
Gdzie jest Doj w tym wszystkim? A? Reżyserze, że się kurwa z nimi nie kontaktowałem. No kurwa, wzięli wszystkie głowy najważniejsze, można powiedzieć, w tym mieście, jeśli chodzi o prawo. A dlaczego nie wzięli Departamentu Sprawiedliwości, który ciągnie za szturki? Dlaczego nie było nikogo z FBI, skoro jeszcze istniało? Tylko pytanie, kurwa, kto by z tego doju się do takiego czegoś nadawał? No chuj wie, ale Ksander mi dzisiaj powiedział, że ten redaktor mu nawinął, że gra dalej się toczy. No tak powiedział do mnie. A FBI zniknęło, zostało rozwiązane. A wiadomo, przez co zostało FBI rozwiązane? Jakiś powód był? Chuj wie. Chujowo działali, nic nie robili, to ich rozwiązali, no. To jest oficjalne. A może jakby zmienić, kurwa, narrację? Bo ja już, tak jak mówiłem, was rozumiem i wszystkich rozumiem, że mogliście serio nie mieć wyboru, nie? Czyli, że no po prostu was podstawili pod ścianą i tyle. No ale nie mogłeś nic zrobić, rozumiesz? Nic nie mogłeś zrobić. To oni was porywali, to oni, kurwa, tych ludzi zabijali. A może to chodzi o to w tym wszystkim, kurwa, żeby finalnie się zebrać i, kurwa, rozjebać. Tylko, że teraz pójdziemy, że tak powiem, taką Pytyn! Najmniejszą Ruch linią oporu. 5 złotych. Piotr, rozjebać to jedno. Mamy już jednego ziuta, który się z nami kontaktuje i zapytyka. Mi może już zaufał. Jego powijamy, bierzemy go na cele, robimy mu, kurwa, rozprawę. A co mu i kasujemy ich powoli. Ale no. co mu przybijesz? Ale co mu udowodnisz? Dziennikarstwo śledcze? Będzie bronił. No skąd on to kurwa wszystko ma? Ale no nie udowodnisz mu, że był tam kurwa, nikt go za rękę nie złapał. Nikt. Rozumiesz? Nikt go kurwa tam nie złapał. Nie udowodnisz mu tego. Żeby jeszcze no to jest kolejna opcja, Janek, sorry. No. Patrzcie, a jakbym kurwa zrobił wszystko, żeby on mi ufał? Będę mu nawijał makarony, że serio chcę wyjebać Janka i tak dalej, tak jak wymyśliłem to z Peterem, że niby chcę przejąć kurwa 01, jemu też to mu powiedziałem, że chcę stworzyć jeden departament i to mi idealnie w tym pomoże i może kurwa jakoś w pewnym momencie mi na tyle zaufa, że będę wiedział coś więcej. A nie myślisz, że on cię po prostu teraz testuje? Bo nas testował kurwa tyle tygodni, to ciebie nie będzie testował? A może on czeka, aż ty mu to powiesz? Jeszcze kwestia jest taka, że nie każdy z tych ludzi, nie wiem, czy ci mówił Ksander przed chwilą, ale spotkałem się z Nelsonem i Nelson normalnie płuca jebał do Montany. Ja wiem, Grzesiu, że ty nie zepchałeś, ja wiem, że to nie ty. Ty byś tak nie zepchał. Aha. No właśnie. To wiesz, to co ty, kurwa, tam... Gryn to wiadomo. A chwilę wcześniej wywożył chłopa razem, kurwa. Najgorsze w tym wszystkim jest to, że mieliśmy odgórny zakaz od nich mówienia co, gdzie, z kim i jak. I problem jest taki, że jeśli zaczęlibyśmy to robić, to komuś z naszych bliskich mogłaby się stać krzywda albo i samym nam. Dlatego też nie mówiliśmy. Nelson pucował się do wszystkich. No tak. Wszyscy o tym wiedzieli. Nelson wszyscy się... kompletnie. No tak. Wszyscy, każdy wiedział, że Nelson jest kurwa wilkiem, każdy wiedział wszystko. Ale zobaczcie i to... Wszyscy wiedzieli, nawet sekta wiedziała, bo dobrze wiem, że on najwięcej mącił na tych waszych spotkaniach z Montaną i się kłócili, tak? Dobrze mówię? Nie, tak. Montana, znaczy, nie, no, a.k.a. Pszczoła. Montana najwięcej tak pierdolił od głupot. No, ale Nelson się zdemaskował i demaskował innych, tak? Tak. Nelsona nieprawda... zdemaskowali w sumie, po części. Tak, tam go wzięli wtedy, bo w sumie ja do końca byłem kurwa inkoguto. A później w dziewięciu mieliście na niego polować, prawda? Tak. No i widzicie, kurwa. I nikt go nie polował. I wy się wszyscy boicie tej sekty, zabili już tyle osób i Nelson się na nich wyjebał i co? I nic mu, kurwa, nie zrobili? O chuj tu chodzi. Przed chwilą tawernę otworzył i się cieszy, że dużo pieniędzy zarabia, jak fajnie, kurwa, tawernę prowadzić. No za chwilę będzie może być problem. Za chwilę tej tawerny może nie być. No, tak na przykład. Tylko przypomnę, że dwa dni temu Piotra goniła Insurgent, tak? Z działkami. I schowaliśmy się w tawernie. Tam kurwa leciały bomby i chuj wie co jeszcze. I teraz Adek porywają. I Ada jest na szpitalu pocięta. Wycie wyjebali jej żebra i bomb pociechali całą. A co myślicie, że oni? Że sekta? A chuj wie kto kurwa, no nie wiadomo kto.
Ale podobno jest to jakoś, no kurwa, to jest wszystko zawiłe. No i w tym momencie ja też, jeżeli to jest sekta, no to ja jako funkcjonariusz, no nie będę upierdalał Montany, tylko trzeba ich w końcu upierdolić. Musimy zrobić to jakoś razem. Ty co rękę podnosisz? Mam jedną. No mówię. Też powiedział, że rękę. Wziąłem rękę przecież. No a ja mówię, że no bo mam jedną. A wy panowie co widzicie dalej, żeby co robić, kurwa? No problem jest taki, że... Kurwa! Bo to by trzeba było zrobić tak, że wziąć go na świadka, tego ziuta, i w trakcie rozprawy, ale nie wiem, czy się tak da, że w trakcie rozprawy chłop zostaje zatrzymany. Jako da świadek. Się, no? Że on da najpierw się zeznaje naprzeciwko Montanie, a potem on ma, kurwa, rozprawę, na którą się trzeba będzie przygotować, zebrać wszystkie teki i mu wpierdolić karę śmierci, w skrócie. Jego to nie ruszy, wiesz dlaczego? Bo mi powiedział, że zostało mu parę miesięcy życia, bo ma jakiegoś raka z przyrzutami. To dlatego teraz tak bardziej może ci pomóc. Bo on już ma... No, nic już go nie ruszy. Nic. Po prostu. On już wie, że już jest jego koniec. I teraz dopiero może wyjść, kurwa, prawdziwy redaktorek. Wyjebany tower. Tylko bez kopet. Podam mam wszystko, się czego potrzebam. Wyślę ci wszystkie informacje w wiadomości. O kurwa. Poczekaj, może SMS-a dostanę. Czy to jest ten słynny progres nad Pacyfikiem? Plot twist. Tak się... Mamy SMS, o kurwa, mamy SMS, mamy SMS, mamy SMS. Co masz? Już się czytam. Słuchaj, rozszyfrowałem kod z kartki. Niestety notatka, w których miejscach była spalona, a jedyne co tam było, to jakiś pierdolony wiersz. Biją śpieszne, terczą, tętnią i kują. Daj mi kartę SIM, bo ja to szybciej... Ja ci skopiuję, ci to wszystko wyślę. Albo prześlij mi to. Dobra, to wychodzimy. Masz kluczową wiadomość, ci wysłałem. Biją śpiesznie, terczą, tętnią i kują. Panowie, mamy progres Pacyfika. Progu życia warują. Sięgąc czasu obszary, tną... tną gary. Biją śpiesznie zegary, terczą, tętnią. Dobra, biją śpiesznie zegary i z tej i z tamtej strony zegar złocisty, stary, brązowy i czerwony. Ty, a to nie będzie to taka wieża? Albo to jest kolejność godzin na zegarach w pokoju na Pacyfiku? Ja bym wolał teraz, no. Daj mi skopyto w dłoni już. Mam. Poruszy, więc można ich powstrzymać, jeszcze wziąć ich przy okazji na zakładnika. Jazda, bez pardonu. Bez jednej. No możemy zadać jedno słowo, dzień dobry. Strzelają. Prój. Nie wiem, czy ktoś leży. Proszę, wysiadam. Kurwa, sorry. O kurwa, gdzie? Czy Vespucci? Live Invader. Już dwóch leży. Już. Sorry, Denis, ale kurwa. Nic się nie stało. Bierz szybko, Jolek. Biorę do swoje. Co wy, kurwa, gamonie? Jeszcze nie wiem, coś, cokolwiek? Zamknij pizdę, na przykład, mogę ci powiedzieć. Frejerze jebany. No to spoko. Jutka i pizda, jak prezes mówi. Zestaw na jubilata, wow. Raczej ci niepotrzebny już będzie, bo będziemy na jubilata. Nie, tylko mówisz ładnie, nie będziemy robić car dealeru, proszę pana. Zrozumiane? Ty, to samo, no to ładnie teraz mówisz. To, co powiedziałem przed sekundą. No. Na co czekasz? Zdejmijcie tej kurwie kapelutek. Dobra, dawaj mi simki, to najciekawsze, co najbardziej lubię w sumie. Radyjko zawijam również. Simeczkę ci zaraz dam. Git. I nie ma z kim latać, nowy SOR ma być za tydzień, ale chuj wie, jacy to ludzie. Witam, jak potrzebujesz zawodnika, dzwoń. Ja bym popierdalam waszym kapelutku i mówisz, że bez lipy. No jak kurwa bez lipy? O ten kapelusz nie popierdalam. Ten wygląda jak Fatek przecież. Ten tu cię jebany. Popierdaliśmy jak coś, Mafiu, bo mi się coś kojarzy. I kapelusz jak coś do zwrotu oddaje, proszę bardzo. Dzięki wielkie. No to tu masz kurwa łebków.
Ja ich zaraz tam do świń, świnie akurat są głodne, dzisiaj ich nie karmiliśmy. Tego Mefiu kiedyś już jebaliśmy, tylko nie pamiętam skąd on jest. No. Nazwij się kumpel. Bo kojarzę kartę, kojarzę kontakty na Pucuj karcie. Się, głośniej. No co? Imię, nazwisko, adres do mieszkania. Elias nie kojarzy. Skąd ty jesteś, kurwa, Elias? Z Włochów. A, no to już wiem skąd znam te kontakty. Z Włoszek się mówi. Jakom? Mam zapłacić pół bani. No ja wybecelowałem z Denisem. Wolę... Ale on powiedział coś, czego chyba nie chciał powiedzieć, tak szczerze. A co powiedział? Że ty i on jesteśmy za mali, zrozumieć, i tu nie chodzi o nas. Pieniądze to nie są dla niego. To on dla kogoś robi. Ja może tutaj chodzi o kopalnię. Cały czas mówię, że on jest tylko i wyłącznie jebanym pionkiem, który musiał się przyznać. Nie ma nic już do stracenia. Dwa miesiące nie będzie, bo go nowotwór zjada. Kurwa. Co zrobić? Jak zapłacę, to się przyznam do tego, czego nie zrobiłem, a jak nie zapłacę, to jutro wypłynie filmik, a mi powiedział, że jest spreparowany. A może on do tych ruskich robi? Nie, powiedział, że ma tyle materiału na nas, że sobie może kurwa zrobić wszystko z tego, co chce. Ja tu powiedziałem, że jakbym kurwa za chwilę zrobił tak, żeby zgiknął stąd, to nic nie zmieni. Nie, to ja nie wiem, ja nie wiem, ja nie wiem, co zrobić. Pomodlić Darwina. Żegnaj, Piotrze. Żegnaj, damy radę. No i chłopaki, jak jesteśmy tutaj już tak w trójkę. No. Dynamit, przedstawił ci Piotrek rytuał odłączenia do ekipy. A mu skoczysz? Nie. Ściągnij spodnie. Każdy z nas to przechodził. Nie no, nie schizuj chłopaka, idziemy stąd. A betoniarka, beton to samo? Nie. Skąd ci takie porównanie kurwa przyszło do głowy? No nie wiem, to podobne imię. Nie kupi to dynamit, nie wiemy co nas spotka. Podobne imię! Cicho. Mam go poddać? Mamy to śmierć z przyczyn, że tak to ujmę, gwałtownych. No to jest to łata, bo się zgubiłem, przepraszam. Hello, panie Peter Parker, it's Clander Wayne here. What's ty, up, bo tak sobie akurat przelatywaliśmy helką i na kostnicy, no. Na kostnicy stała karetka, kurwa, i ten tak mówimy, a dawajcie wejdziemy zobaczyć, co się dzieje. Wchodzimy, a no. To kurwa truchło jakieś leży. No, to jest łata, co nam powiedział. Psy umarł może po prostu. No to kurwa jest. Czekaj, dopytam się, co się dzieje. Popytaj, bo my zaczynamy już dochodzenie, już zaczynamy ludzi przesłuchiwać i ogólnie. Już kminimy nakaz przeszukania kostnicy nawet. No. Czekaj. Dobra. Przepraszam, co to mój ojciec robi? Proszę stąd wyjść. Wujek? Proszę stąd wyjść. Tata? Proszę tutaj opuścić miejsce pracy. Ale... To ojciec Piotrka. Dobra, chodźcie, zrobiłem zdjęcie. Proszę opuścić miejsce pracy tutaj, prawda? Przykro mi, Piotrek. Nie przeszkadzajcie nam. Proszę stąd wyjść. No. A co się stało mu? Nie możemy udzielić takiej informacji. No ja wiem, wiem. Teraz mówi, teraz ustawcie się obok siebie i jeszcze raz. Co mu się stało? No, jak mamy ci powiedzieć, jak na tego nie sprawdziliśmy jeszcze? Właśnie jesteśmy w trakcie. No to spokojnie, to sprawdzacie, jazda. Boże. Dynamik. Taki egzamin, Mateuszek. No, opuść te ręce, zapierdalaj rób. Trzeba pracować w każdych warunkach, Mateuszku, prawda? Pod presją tak zwana, pod presją. No dobra, czas zgodu mamy około 22, to już skipujemy dalej i lecimy w takim razie. Co się a to nie jest manekin? Halo? Ja pierdolę, to jest ta osoba, co widziałem ją, kurwa, Nelson, co ją wywoził z tym. To zdechła o godzinie 22, czyli 26 minut temu. Ja pierdolę. Dobra. My tam zajedziemy sobie po prostu. Dobra, to ja stąd wychodzę. No. Zwijamy stąd, chodźcie. Bo kluczy zapikały, chyba ci auto, helikoptery ci odkolowali. Tu. Dobra, spierdalamy stąd.
Ale kurwa dobrze trafiłem, ale kurwa dobrze trafiłem. Policaj, policaj, Piotrek, plecy. Widzę. A to nie wiem co oni robią, to zjeba. Oni celują do karetki, dawaj zwika. I od razu garaż, ja biorę auto. Biegnie za nami. Siadaj. Bagaj, dobra. I co, czekaj, tak podjadę tak... Pokaż, na co cię stać. A nie jeden raz. Chyba nas gonią. A to gonią czy nie gonią? Bo nie wiem, kurwa. Gonią. Poczekaj. Daj karę, bo on ucieknie. No nie gonią, mówiłem. A nie gonią. Aha. To jest chyba spokój. O co tu chodzi? Co? Nie wiem, dobra, czekaj, wróćmy. Celował do nas, kurwa, żeby... Co coś się odkurwia? Czekaj, ja mam pomysł. Kurwie. Bo teraz tam Ksander dojechał. Mikrofon pierdziemy na kierunkowujący, zaraz słuchamy, co tam się kurwa dzieje. Dzień dobry. A ci to w ogóle? My sobie wchodzimy, ani nic. A to by tak będzie obserwować, stać tutaj? Nie, tylko będzie potrzebował tego po prostu, no, podpisu. No to jak zrobimy, no to do nas przyjdziecie i jak dobra, no to ten, nie ma tu toalety, jak coś, chłopaki. A ja sobie tu poleżeć przyszedłem, bo to ja lubię kosmice. Fajne warunki tutaj panują. Mród i nic więcej. I tyle, że no pracujemy nad nim, przeprowadzamy właśnie sekcję zwłok. Tutaj skoro zgrojowisko mamy wszystkich departamentów. Chodźcie do środka. Przyjechali wszyscy tutaj, więc nie wiem co się dzieje. Co was tu się... I co tu się dzieje, panowie? Gdzie tu jest toaleta? Gdzie tu jest toaleta? Tutaj, to na górze, no, to wiecie? To na górze. Budyneczek no. Taki mały obok. Pewnie już idziemy. Tak. Także sobie no. Wyskoczcie do góry, Mati... jakby no nie możecie przebywać. Mati, to ogarniesz dla mnie. O, siema Lucyna. O Boże, wiadro. Chodź na chwilę. Dobra, chodźcie, opuszczacie chłopaki tutaj to miejsce? Tak, idzie pewnie. Jasne, do widzenia. No, i do drzwi normalnie i sobie do budynku obok. Lećcie, jeżeli chodzi o sik. Tylko odbiorę tyle. Słuchaj szybko. Ten Mateuszek to jest kurwa klapek od Nelsona. Nie zdziw się jak będzie tuszował. Dla Nelsona. Dobra. Miej to na uwadze. To on jest jego, on kurwa wszystko dla niego zrobi. My miłego. Dobra. Patrz Karbo. O kurwa. Wickę. Ja chyba umarłem. Co pełne godziny przy jakimś zegarze może coś można zrobić. No, co pełną godzinę, tylko trzeba znaleźć przy którym zegarze, kurwa. Przy czerwonym. A pełna godzina jest za 9 minut. Czyli zaraz, już tuż, tak. To jedź na lamecę, szybko. Ready. Od której strony? Od strony szpitala. Dawać. Ale czekaj, bo my wjeżdżamy powoli, oni za nami może razem. Objechali to. Zawróćcie. Wieczora już jednego wyjebał. Dobra, to dawaj wózkę. Ty strzelaj, ja średnio. Dobra. To jak tak powoli tu wjeżdżałem, żeby się nie wyjebać. Info! Zjeżdżamy. Mamy tego gatera za sobą, patrz. Odbijamy do pleki. Jazda, łup. Nie mogę kopyta wyjąć. Już mogę, już mam. W końcu RDM, cieszycie się? A, ja nie mogę strzelać z auta, jesteś spierdolony. Wysiądź z kopytem. I przeładuj se. Do topicy, leży. Ja kurwa amo nie mam na sobie. Masz ode mnie. Dobra, daj. Masz szybko. Info. Za kartony.
Stary doj, stary doj. Plecy, mamy? Wysiedli na nas stara baza pod GS. Wysiadać? Nie. Go, nie. Pod GSK 2 na mniej Piotrka wysiadło. Tu. Lewo biegają, dawaj wysiadka. Jeszcze jeden tam był. Wysiadamy na nich? Do drzewa. To my! To kto jest od was za niebiesko ubrany? To wy czy oni? Pieczara do ruski. Leży pies. Jeszcze mamy dwóch ekstra. Osłania mi Fatek, amunicję z niego kroję. Biegną ulicą. To ja zostaję przy Piotku. Trzymaj, biorę amunicję i rozpierdalam ich. Stoisz, Karbo? No biegnę już ci pomóc. Ja się kamuzuję. Za żywo płotem, tu są na blisko. Blisko, że... Leży. No las został. Olmi najebał. Najebał mnie jak psa. Leży las, wyjebał naszych dwóch. Klasyczna kierownica. Krótki, ja zbieram. Dobra. Drogi klasy, ty ładuj tamtych śmieci. Dobra, i... pieczarę znajdź. Ty, ja rozjebałem pieczarę? Zbieraj ich. Jak pieczarę? Co tu się odpierdala dzisiaj? Ja nie chcę gadać jak coś. Który? Ten tutaj. Słucham, co wy chcecie? Znaczy, no nie wiem, podobno tam nasze ganialiście i... Po twoich, chłopaczki. Ale nie możecie się oddzięczyć, to my jesteśmy tylko od napierdalania, wy możecie patrzeć. No jakbym był tu dłużej niż 4 dni, to może bym coś innego powiedział, a na razie muszę przytaknąć, nie? 4 dni opadłeś w takie bagno, my jesteśmy tygrysem, ty jesteś zakąską. No dobra. Więc za jaki dzisiejszy morał? To jest tak, że no my przyjechaliśmy z zachodu, nie? I doszliśmy do takiej ekipki i tam jakby... To jest ekipka nasza... jaka? Nazwa? No, to byli kiedyś Włosi, nie? Włosi, dalej, rozwiń. A te, no Kamora. Sekundę, Włosi, telefon ja mam, co jest? Jest Denis z tobą? Jest. Ej, bo on nie jest poszukiwany, ty masz poszukiwanie za to, co zrobiłeś na IMS-ie. No dobra, bo wiadomo, no odjebałeś, chuj to, ja... Nie ma, bo ja mogę się oddać potem, nie ma problemu. Denisa, możemy, zapytaj się Denisa, czy możemy go przesłuchać i powie, że Stereo Angie mu podrobiła te papiery, żeby ma downa. No kurwa. Bo teraz tam to Janek zeznał i teraz pytanie, czy Denis się zgodzi na przesłuchanie i też powie. Potwierdzi to. No potwierdzi, bez problemu. Tych wszystkich rozbroiłeś krótko. Ja czekaj, już się motam. No tak, czekaj, już go biorę. Dobra, chuj, to Denis, chodź. Ściągam. Oj, tu się obracam do ciebie, też ci ściągam, siup. Ty pójdziesz zeznać przeciwko Angie? O, dawaj tu, hop, dalej. Czemu? No bo oni chcą zacząć od Angie, żeby potem dopierdolić resztę i trzeba zacząć od jednej. No i chcą ją pomóc, ty musisz zeznać, że ci wystawiła lewe papiery, że masz zespół downa. No. No to teraz trzeba jechać. Teraz? Mhm. Do kogo mam to zeznać? Do... Ktaj... Do Xandera. Kurwa. No jak trzeba to pojadę, no. Pojadę. No, więc wracając. Do jakich wniosków dzisiaj doszliśmy, misie kolorowe? Że wy lwy, my hieny. No. Takie to ciężkie było? Nie. No nie mówię, że są jakąś Arizoną z zachodu, czy tam wschodu, czy coś takiego. Z zachodu. No to żeście kurwa Arizonę odjebali, ty. Ty, ale tego to ja znam. No siema. Ten to nie jest nowy. Dobry. To jest ten agencik, co pierw mi kurwa sprzedawał ten. Sprzedawał nie, to mój kuzyn, to nie ja. Przecież wy wyglądacie kurwa tak samo. Nie tak samo. Tak samo kurwa wyglądasz. To twój kuzyn był tym agencikiem, co chciałem od niego kupować brud, a potem do mnie napisał SMS-a w trakcie napadu, nie, jak się pierze brudną na plece. To nie to. Ja kiedyś ci peny sprzedawałem na początku. A to nie twój znaczy, kuzyn? Mój kuzyn. Peny ci sprzedawałem. No git. No to byś śmietanka sama. On no. Coś tam ten, a ja wtedy mówię. Dobra, chłopaki, to dlaczego wy ganialiście? To bo ja ich najebałem wcześniej. Info takie, kurwa, że któregoś z was ktoś od nas podał na flekę, tam kurwa na jubilera. Mówię co? I się ten, nie podał coś tam, ten poszedł do strzelaniny, no i to tam dostaliśmy info. I tyle. Pod binem?
Chuj wie. Chuj wie gdzie. Nie wiem, ale przysłuchiwaliście. To ja przekażę wam prostą informację. Jeżeli mówicie, że jesteście 4 dni na mieście, co najwyżej możecie dzwonić, oferować aha, się, że macie 23, coś na sprzedaż, ewentualnie jeszcze coś zarobić, a nie wpierdalać się z nosem w ligę, która jeszcze nie jest w waszych zasięgach. Rozumiecie? No, to przecież to jest ta ekipa, co mnie dzisiaj poddawała, to nakopałem jednego. No, to jo, chłopaki... Jebali mnie z klamki potem. O. No to... Możecie kurwa. Porobić sobie koksik, ja koksik kupię, możecie pokręcić jointy, jointy też się kupi. Ale nie wpierdalajcie się jeszcze z nosem w ligę, która jest dla was na ten moment nieosiągalna. Daj numer, to... No powiem tak, nie... Chłopaki, nie ta liga, bo jeżeli chcecie, to możemy was poganiać, nie? I nie ma problemu. Będziemy was... No będzie problem, bo po dwóch dniach się powiesicie wszyscy. To już przerabialiśmy z każdymi Maćkami, takimi jak wy. Przyjeżdżacie z chuj wie skąd, myślicie, że coś będziecie mogli, ale sytuacja jest taka, że no nie, nie chuja. My mamy czas, my mamy chęci, nas nic nie ogranicza, będziemy chodzić was rozpierdalać. Wy będziecie smutni siedzieć i do 23 max latali na mieście, rozumiesz? To nas kurwa różni. Będziemy was napierdalać i wam się odechce. A po co? Jak możecie po prostu się uspokoić? I możecie nawet dorobić. Zrozumiane? Wiadomo, lepiej na start sobie dorobić i mieć coś więcej, nie? No już spadiniarze nam wywołali beef. Tym, że go prowadziliśmy na napad, więc no. No, to widzisz, nie fajnie. No, ale no nie skacze się do Lwów. Znaczy może kurwa zakładnika. No to widzisz, no to nie porywa. A właśnie no jak widzisz. To mamy w zwyczaju, Piotrek już się zajął. Tego kolegi od prawej już mam imię, nazwisko, adres. Zaraz do matki adres? Będziemy dzwonić. I niszczymy ci kurwo życie, jak to mamy w zwyczaju w tej naszej bandzie. To czekaj, to ja losuję koło fortuny, kto się przez tydzień nie obudzi. Losuj komu kurwa trzymasz kabel. Dzisiaj, uwaga, dzisiaj. Uwaga, dyktuję przepis. Przepis na ciasto, 7 cukru. Dobra, już. Macie farta, że nas nie najebaliście, bo inaczej byście wszyscy wyjebali. No. Nie no, chłopaki, żyjcie sobie, rozwijajcie się spokojnie. No spoko, to ja ci tam handlujcie sobie. Jak chcesz? Kurwa! To co? Nie wpierdalaj się, jak prezesi mówią. Coś mi z telefonu kurwa. Tak, ja mam stream, miałem streama Tigera włączonego, no. Ja pierdolę, jebany clown, ale się wystraszyłem. No to za wcześnie mi zostało. Ty go rozjebałeś, bo myślałeś, że on się wkurwił. Co? Piotrek, ja się nie wkurwiłem. Mi clown w telefonie wyskoczył. No to przypał. A tak z ciekawości... Kolego, to akurat nieporozumienie. Nie no, po prostu chciałem poprawić dzisiejsze te. Na nogach tylko jeszcze 4 było, bo nas 10 było ogólnie. No, aha, bo... czyli 4 najebaliśmy, tak? Tak. No to nie no, to szacunek. Takich matematyczek tutaj nie robimy. Przepraszam. No to jak najebałeś 4, to postawiam siebie, nie? A co ty sobie kurwa musisz zapisać w notatniku, ile wyjebałeś na strzelaninie, głąbie pierdolony? Nie, chciałem tylko dla swojej wiadomości. No. Poznaliście zasady, nie skakać, pracować, zapierdalać, wyjeb 120, wyjeb mu proszę, Jakub, 128! O, jest prezes, dynamit, wyjeb. To się próli, co tam? No próli, wyjeb, mu jest jumpscare'a, proszę, wyjeb, no już jest 150 zł! No mówił, wyjeb, tak, wyjeb mu! Tak do ciebie mówił, co on no wyjeb mu, chuj w te donate'y! On mówił, że, no on mówił tak, mówił, bo ja tylko niech ta kurwa dynamit tutaj nie przyjeżdża, cytuję. Pierwszy raz się widzę na oczy. Nie pojebał się tak coś mówi. Przypadkiem? No wyjeb! Nie pojebał ci coś w głowce? Nie mówiłem tak, nie mówiłem tak. A przepraszam, tak gadał dynamit. No ale nie mówiłem tego. A przepraszam. Proszę pana dynamita powiedz. Ale za co? Gówno, przeproś. Bo to wsiki masz. Lepiej przeproś, jak nie chcesz kuli. Jakbym powiedział, no dobra. Dobra, przepraszam, ale nie strzelaj. Pana dynamita. Ja to pierdolę, ja sam ci idę, nie chcę. Dobra, ja... Co się stało, dynamit? Co się stało, dynamit? Dynamit, co się stało? Dynamit! Żyjcie zdrowo, chłopaki. Jak będziecie mieli koks, to odkupię. No to git, to a ile chcesz? Daj telefon ktoś chociaż. Dałem nie koledze twoje mówić. Dynamit, co się dzieje? Mi dałeś. Leżą tam telefony, masz. Leżą. Telefonu nie mam, zapisz sobie. Leżą tam nagle. Dynamit! Halo. Niebieski miałeś. Leżą nagle. Co ty mu, Jakub, zrobiłeś? Kurwa, co jak on umarł i zawału dostał? Ja... Dynamit, co się stało? Nic, no... Prawie się połamałem, pół. Jeszcze myślałem, że dynamit nie żyje. Ładować się do Deligatera. Dobra, to chodźcie my ten Pacyfik dalej, nie? No to czekaj, to ja pakuję się do Gatera. No to się zamieńcie furami. To leć krótki do nich. Jakby ogarniacie.
Kurwa mać. Co to było? Idę się rozjebać, mam nadzieję, że ci nie przeszkadza w ten sposób. Nie, no to rozumiem, to jednak najbardziej za to co miałem, tak, każdy tak robi chyba. A ty byś się rozjebał, jakby cię zmusili? Nie. No to czemu mówisz, że to normalne? Nawet jakby cię prądem po jajach radzili? No. To co? No to wyjebano, życie się mówi. Co jest? Nie, na ryj się wyjebałem. No nie, drzwi tej pizdy, kurwa. Ryja krótki. A czy to zależy na kogo? Ej, kukułka jest w kolejce liniowej. Kukułka jest w kolejce liniowej na Mont Chiliad. Szczyt jest pokryty zieloną i czerwoną ziemią. Dobra, ostatnie pytanie, dynamit. Ziemia jest płaska czy okrągła? Zależy jak patrzysz, bo jak patrzysz przed siebie to jest płaska, a jak z kosmosu to jest okrągła. Sprytne. Poczekaj, ostatnia rzecz. To normalnie zaraz będę napierdalać, poczekaj. Ciekawe przy... Sekunda! Piotruś, oni czekają już na... Zauważyłeś coś pieczy ten, dynamit w tym? Nie. No... Co? Lady Ban? Co? No nie, no strzelałem. No ale to co chodzi w tym, filmie? No... Może major nie żyje? Dobra, kurwa. A on idą do szpitala? Dobra, i to kurwa, to zada jak chuj. To są kurwa rzeczy niemożliwe. Ja liczyłem, że przy drugim kółku już powiesz, że się powtarza, a ten kurwa dalej. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Dobra, to zapraszamy pana. Czy jechać jeszcze szukać? Tak, przeszukamy jeszcze. Pan... Tak. Już tylko z radia zajdę. Sekunda, dynamit dzwoni. Co jest dynamit? Chodzili w kółko. On nie chce zacznie gadać. Dynamite, kurwa. Cześć chłop maksywę dynamit. On jest wybuchowy. Ciekawe, czy z tego właśnie chciałem to samo powiedzieć. Proszę, mi śmiało. Dobra, 319 się rzuca. Może ma krótki ląd, kurwa. Ja już mam, opie, ja mu szukam pewnych rzeczy i podpowiedzią jest, kurwa, jakaś zagadka, że to wiersz. Ja mu wysłałem dla Beki wiersz, kurwa, o lokomotywie. I on przez 10 minut mi pierdolił, że musimy jechać do wagonu, do którego rzucają węgiel. Ja się tam gdzie? On mówi, no tam. I tak, kurwa, w kółko. On jest inny. Dobra, gdzie iść? Jestem gotowy. No zapraszamy pana. Do celi. A do celi, do pewna. Jestem zbyt niewinny. Ja niewinny. To wszystko... Guantanamo. Mogę tam pojechać kiedyś? Pewnie. Dzięki. Narodę piszę kwity. A co ty się tam cieszysz, chuju, z tyłu? Kurwa, ale tu jest inny klimacik w ogóle. Tu jest tak, kurwa, wiecie. Dobra, ja się tylko przedstawię, mój numer oznaki 303, zastępca szeryfa Xandera i no tej pory nic nie gadam. Dobra, ja się przedstawiam, 319 sierżant Lucy. Muszę takie zamontować. 355 Kim Gibbs, niczym 447. Dobra, obywatelu, prawa są znane, prawda? Tak. Dobra, od razu pierwsze pytanie. Jeżeli chodzi o... Panią Angie... Tak, kurwy, słychać was, kurwy. Co jest kurwy. Pan w stanie na temat medyczki powiedzieć, Angie Angel? No to ogółem wspaniała osoba jest. Wszystko załatwi. Wszystko załatwi. Co panu na przykład załatwiała? No mi to tak sobie nic nie załatwiła, poza tym, że ona... miała rozmowę z Nelsonem, taką, że w sensie inaczej, ona wzięła Nelsona na te badania takie psychologiczne, mm-hmm. Tam ona poprowadziła tą rozmowę tak, żeby go na pewno wpierdolić do psychiatryka i po tym jak się dowiedziała, że on to nagrał, w sensie on jej powiedział na wejściu, że to nagrał,
i ona mi dała znać o tym, bo to było dla niej niewygodne, to ja załatwiłem, że to zostało usunięte. W każdym razie chciała to. No i jeszcze raz, dla mnie to nie wiem, badania DNA robiła, no nieduże robiła. Okej, okay, rozumiem. A jeżeli chodzi o... Bo ona jest również koronerem. Coś wiadomo panu na temat, nie wiem, rzeczy wynoszonych przez nią, bądź narządów, bądź coś, gdzie mogła wykorzystać swoje stanowisko jako koroner? No, na tych meetingach sekciarskich dała serce, zakładam, bo każdy tam serce przyniósł. Okej, okay, dobra. Czyli gdzieś tam ma pan po prostu podejrzenie, że mogła wynieść jakieś narządy, będąc koronerem. No ju. Dobra, jeżeli chodzi o papiery przez nią wystawione dla Danisa Kety, co? O niesprytności, niepełnosprawności, kto jak woli. Co wy pierdolicie do mnie? Sekunda. Co wy pierdolicie do mnie? Jaki P-word? Powiedziałem, że serce wzięła na te spotkania sekciarskie. Co? Zapędy! Dobra, jeszcze raz pytanie, bo się zajebałem, przepraszam. Dobra, czy jeżeli chodzi o papiery wystawione przez NGN dla Denisa Kyty odnośnie niepełnosprawności, to co? Na temat wiadomo. Denis cisnął bajkę, że sobie załatwił papiery lewe, że ma zespół Downa, bo tam potrzebny do czegoś tam było, nie pamiętam. Okej, okay, ale to też wiadomo panu, że po prostu wystawia to NGN. Dała serce, zakładam, bo każdy... No dobra, bo te wile jebane, bo jak chciałem powiedzieć, tak? Zapędy sekciarskie i że dała, kurwa. O to chodziło. Przepraszam. Mów co wiesz. Jeszcze raz, przepraszam, bo ja jestem wybity mów z rytmu. Wszystko to wiesz. Jeszcze raz, przepraszam, no to mówiłem, no Denis potrzebował papiery, no nie wiem, jak, no, no. Dobra, okej, okay, no spokojnie. Kolejne pytanie, jeżeli chodzi o rzeczy z sprzętu medycznego, mowa na przykład o apteczkach, czy dostawał pan jakiekolwiek apteczki od strony NGNGR, bądź ktoś pana znajomych, coś pan na ten temat wiadomo? Samir chyba coś wynosił, chuj wie, co się to dostawał coś. Okej, okay, dobra, czyli jakby tyle pan tylko wie, nic więcej, jeżeli chodzi o jakieś takie czynności ze strony NG. Zgadza się. No to tyle, no. Kiedyś coś było, że jakieś zwłoki kitrała, chuj wie, co tam się z nim działy, to nie wiem. To ja nie jestem aż tak w temacie, no. Okej, okay. Żadnych SMS-ów wymienianych z NG, które mogłyby gdzieś tam ukazać nam też jej takie działania, nie ma pan nim. Kurwa, musiałbym poszukać, bo ja miałem kartę SIM, której użyłem do pisania z nią wtedy. Bo się podszyłem pod zawodników sekty, żeby ją wykorzystać. Okej, okay, dobra. Kim jakieś pytania ma? A wie pan może, jak miała relacje z Samirem? No, dupcyli się. To tyle, tak? No to była para przecież, oni razem byli, na randki chodzili, tutaj szmeges, Samir, Ramis. To nie mam więcej pytań. Dobrze, ja mam pytanie. Czy kiedykolwiek również pana Angie przenosiła na jakąś specjalną salę w celu, żeby pan miał łatwiej uciec przed policją z miejsca, którym jest szpital? Kurwa, nie. Nie, bo ona rzadko, ona się rzadko mną zajmowała. Ja nigdy mało styczności z nią miałem, tak jako tako. Dawać, kopcie więcej. A ty mów kurwa, co wiesz. No ja sam... Tak naprawdę chyba najbardziej jeszcze mnie interesuje, jeżeli chodzi o to nagranie, które teoretycznie były niewygodne dla NG Angel. A ona się z panem kontaktowała jak, żeby udało się panu przekonać, nie wiem, Tomiego, by to usunął? No to było tak na takiej zasadzie, że ja byłem na szpitalu, ja widziałem, że ona gdzieś tam idzie. Ja tak ją wziąłem pod chuj, zacząłem podpytywać co tam, jak tam i sama się spłucowała co i jak. I zapytałem się, czy ma jakieś problemy, ona mi od razu płuce zajebała, bo ci ludzie wszyscy, kurwa, im wystarczyło napisać, oni we wszystko wierzyli. Tak jak... Okay. A nie mogę tego powiedzieć. A chuj, powiem! Normalnie wysłałem do Nelsona coś tam, że ma gdzieś podjechać, nie? I on od razu tam jechał, kurwa. Jak posłuszny pies.
Okej, okay, dobra. I ma pan pewność, że to nagranie Tommy Nelson miał jedyne i zostało ono usunięte, tak? Tak, tak. Można zadzwonić do Tommy'ego Nelsona. Okej, okay, to będziemy z nim na pewno na ten temat rozmawiać. Dobra. No dobra. Jakby my więcej pytań nie mamy. To są chyba pytania, które chcieliśmy wiedzieć, prawda? Tak, tak, dokładnie. Dobra. A pan gdzie? Pan jeszcze z tego co wiem, to ze służbami chyba, no nie? No tak, tak, pewnie. Zrobić. To proszę, to otworzyć, że idziesz na cele. Ksander, ty jesteś na zewnątrz? Nie, już tutaj jest. Okej, dobra, bo to już wszystko, jeżeli chodzi o pana Petera. Tak? Tak, zgadza się, no. No to dobra. No to dobra, na cele, ja Peter. Tak, tak. Dobra, tu tutaj do lewej strony zapraszam. Tutaj, tutaj! Kurwa! Co jest ze mną? Gdzie jestem? Nie! Kurwa! Peter! Jesteś? Jesteś. Tutaj. Tak, pozabieramy tą jeszcze broń białą, jakąś coś, tak? Dobra, przeszukam pana. Ja nie jestem jakoś turbo poszukiwany. Mam za pana wyrok gotowy, jak coś, nie? A ile? Ja też. Zaraz panu powiem. Dobra. Te baseballe biorę do koszyczka więziennego i wszystkie tutaj rzeczy, które ma pan przy sobie legalne, zostają. Dobra, no to panu tak, wychodzi. Tam był pojazd, były dwa pana pojazdy użyte do odbicia konwoju tego samego. Czyli pomoc w ucieczce z konwoju. Posiadanie broni klasy pierwszej razy dwa z dzisiejszej akcji na krematorium. Usiłowanie zabójstwa, bo celował pan do funkcjonariusza IMS oraz usiłowanie zabójstwa FP, to z tej notatki z konwoju. Były na dwóch autach, wziąłem tylko z jednej. Łącznie wychodzi 85 miesięcy na 17 tysięcy. Czy chce pan skorzystać z jakiegoś prawa? Do adwokata. Dobra. Chce pan sam zadzwonić, czy nie ma w sumie żadnego? Nie ma żadnego, niestety. A nie ma pan prywatnego jakiegoś? Nie, jebać. No to dobra, no to jeżeli pan nie korzysta z żadnego prawa, no to pod ścianę dynią w celi i wyrok... To i ode mnie tam 7 dni na przejściówkę pan dorzuci jeszcze. Proszę tyle nie dobra. Pić, panie generale. Dobra, no to dziękujemy panu za zeznania, do widzenia. Trojn. Kurwa!